Koźmiński. Reaktywacja. Z punktu widzenia zarządzania i przedsiębiorczości, kiedy popatrzyłbyś na Kościół współczesny, od parafii poczynając poprzez diecezję na Kościół powszechny, jakie spostrzeżenia się rodzą? Kościół polski jest źle zarządzany, ponieważ wydaje mi się, że do świadomości jego kierownictwa nie dotarła ta oto prosta prawda, że on musi aktywnie zabiegać o klientów, a po drugie musi utrzymać tych, których ma, żeby nie odchodzili. I po to, żeby to zrobić, to trzeba stosować dosyć proste, znane z zarządzania techniki. Pierwsza technika to jest taka, że trzeba tego klienta poznać. Wiedzieć, czego on chce, co go zachęca, a co go zraża. Po drugie, trzeba dokonać segmentacji rynku. Odmienne potrzeby religijne, odmienne sposoby podejścia można spotkać na przykład w grupie motocyklistów, w grupie aktorów cyrkowych, w grupie Wietnamczyków, którzy mieszkają tam w tej twojej, proszę ciebie, okolicy bezpośrednio, w grupie profesorów uczelni wyższych, w grupie aktorów i tak dalej, i tak dalej. Ten rynek jest podzielony na bardzo wiele różnych segmentów i do każdego z tych segmentów trzeba nieco inaczej docierać i proponować mu nieco inny rodzaj usług. Natomiast trzeba tych naszych duchownych nauczyć podstaw marketingu i trzeba im uświadomić, że jeżeli tego marketingu nie będą stosować, to wówczas będą mieli kłopoty. Koźmiński. Reaktywacja. Pamiętam, że kiedyś, jak wynająłem mieszkanie w Los Angeles, to mniej więcej parę tygodni po wprowadzeniu się zadzwonił do mnie proboszcz miejscowej parafii i zapytał się, czy ja jestem katolikiem. Ja mu powiedziałem tak. On się bardzo ucieszył, to on mówi, że zapraszam do kościoła, proszę bardzo. Ja przyszedłem do tego kościoła, on mi się przedstawił oczywiście, to był jakiś chyba Meksykanin, posłał mi odpowiednią informację, no i oczywiście posłał mi też taką kopertę, w której trzeba było włożyć czek. Ale po paru następnych miesiącach przysłał mi inną kopertę, gdzie było szczegółowe rozliczenie z wydatków. Jaki był budżet parafii, na co, ile poszło. Z tym, że na jego utrzymanie też tam było napisane, ile on dostał. To wszystko razem oznaczało, że ten ksiądz dobrze administrował. I muszę powiedzieć, że tam było mniej więcej to, co jest potrzebne takiemu, w cudzysłowie, klientowi. I on mnie jako klienta pozyskał. Na przykład organizowane były jakieś takie wyjazdy dla dzieci na taki rodzaj kolonii. Oczywiście Kościół, tak samo jak każda inna organizacja, nie może funkcjonować bez pieniędzy. Te pieniądze powinny być po pierwsze pozyskiwane, a po drugie powinny być wydatkowane w sposób racjonalny. Mnie się wydaje, że nasz Kościół za dużo pieniędzy wydaje na infrastrukturę, w cudzysłowie, to znaczy na mury. Tych murów jest bardzo dużo. Co więcej, nie wiem z jakiego to powodu, bo to jest dla mnie tajemnica, dlaczego te kościoły są takie strasznie brzydkie. One, no nie powiem, że Boga obrażają swoją brzydotą, ale obrażają poczucie estetyki bardzo wielu osób. Nie byłem co prawda w Licheniu, ale to, co mi oni opowiadają, jest dosyć, że tak powiem, wstrząsające. I lepiej jest chyba inwestować w ludzi i w intelekt i w wiedzę, aniżeli w brzydkie mury. Być może jestem zbyt krytyczny, ale skoro mnie zapytałeś o zdanie, to je wypowiedziałem uczciwie. Koźmiński. Reaktywacja.